W związku z wyjazdem na majówkę zobaczymy, jak żyją studenci w akademikach. Akademik nawet względny, czysty, przyjemny, studenci zadowoleni, bardzo wiesz, pod wpływem mojego widoku też i kurwa to jara, wiesz. Jara nie ma czasu na herbatę. Daj mi wody, bo ja po tej chwajce to mi się kurwa... No przestań, niepoważny jest. Ja innej czystej nie mam. Co się tak trzęsie, jest. Dobra, stoj. To kolorowe, to jest... Co to taki szyb, kurwa, co? To jest kuchnia, to jest miejsce spotkań po prostu wszystkich. Jaki spotkań? Kulinarny, tak? Kulinarny i... Ale spokojnie, co ty gotujesz? Tutaj boczek. Kurwa, czuję się gesslerowa, wyciągu nie ma, wiesz. Kuchenkę brudna, kurwa. Ty, boczek, to już się na dwie strony przygotuje. Co się gotuje boczek? Boczek jakiś. Zupa. Co będzie? Nie wiem, zupa jakaś. No przecież nie gulasz, nie? No ale czysto, nie wiem. Michał mnie poprowadzał po łazienkach, po kuchniach, po pokojach. No i taki sympatyczny, miły taki, wiesz, nie taki wybuchowy, jakiś nerwowy, wiesz. Tylko spokojnie, na luzie. Żyjemy w dziesiątkę studentów, prysznic. No ale można wytrzymać, karaluchów nie ma. No, to jest łazienka. No ale z dziewczyną nie możesz się stuknąć, nie? Czy możesz? A jej, czemu nie? A może, no tak, ale drzwi nie ma, co, aby słychać, nie? A tam kurde, to tutaj nikomu nie przeszkadza właśnie. A to co, to popielniczki mówisz? No, właśnie na tym piętrze tutaj jest najwięcej właśnie imprez się toczy. Jest. To jest aktor właśnie, jeden współlokator. Z narzeczoną rozmawia. Aż mu rozporek stanął dzisiaj, Barbara. Skurwysy. Pani Basia. No tak, pani Basia. Co, weź te galoty, na te galoty się muszę... Jezu, same galoty, a staniki czemu nie wiem, to chłopy mieszkają, tak? No właśnie, chłopy. Nie, ale fajnie. Ale ciasno to niesamowite. Ziołem. Jakim ziołem? Co ty, skarpetami leci? Otworzyłeś te okno? Otworzyłem. Dobra, si. No jak? No ogólnie właśnie na tym piętrze życie toczy się jak, ty wiesz w tym co? Pokoju. Ja się czuję jak w celi, kurwa, pod Bogiem ci mówię, cela. Gacie, okno, a nie, okna nie ma, są kraty. No. Słuchajcie, Polibuda, tak? Ile Polibuda dokłada wam na akademikę? Tak zwana zbiorówka, rozumiesz? Pięć osób, taniej, wychodzi po 300. Czy tam wiesz? Nie wiem, chcesz, ja bym suka? Akademika nie zmienił za nic. A kochasz tak akademik? Tak ci pasi? Wielbia. Pasi? A jak przyprowadzić dziewczynę, jak was dwóch jest? Zapomnij, no to że zawsze. To on musi na maraton wyjść. No dokładnie. No. A wyluzowanie ludzi jest. No, student. 10 lat byłem w akademii, to wie jak jest, nie? Co student potrafi, co student umie zrobić. Chłopak jest chłopak, ale dziwy jakie są. A jak wygląda taki dzień w akademii? No co jak wygląda? Rano wstaję, myję się, kąpię się, nie wiem czy jakieś śniadanie jej na uczelnię leci. No i co jeszcze panowie? Gdzie macie stoł? Gdzie się stołujecie? Gotujecie sobie? No gotujemy sami. Aha, lodóweczkę, no tak, bo tu malutkie ciepło małe to trzeba być. No i tak wygląda u studentów, widzisz. I tu masz mi... Ale tu jaka zajechana, co tosty cały czas lecą? Kurwa. No zajechana, wiesz. No jak to studenci, Boże Święty. Na uczelnię leci, coś na mieście zje, bo kupi sobie pierogi gotowe, mrożone, tamtego, dwa opakowania czy jedno. Słoninę nakroi, czy boczku, nie wiem jak tam leci, czy tam masło, czy margaryna i tak leci dzień. Żurkiem popiję. Wszystko na sztuczno. A co studenci piją? Studenci piwo. No. Wynalazki chyba też, ja wiem. Nie wiem, czy ci pają na pewno. Trawę zajarają, nie? Przecież nie wciągają, nie? No to drogo. No, ale tam marechę może pojawić. Tylko butelek nie widzę po piwie ani po wodzie. Sprzątali. Słuchaj, do której może być dziewczyna u ciebie na pokoju? A to zależy, dla mnie do 23. Jak wygląda sytuacja imprezowa w akademiku? W sumie nie wiem, czy po mnie to widać, ale w sumie ja jeszcze po wczorajszym trochę jestem. Nie widać, że jesteś jazzmenem. Wasza, kurwa, chirurgia, ja pierdolę, jak na chirurgii. Czemu takie brzydkie macie, to wasze? No tak, właśnie. Brzydkie, nie? A słuchaj, a tego, a co chciałem powiedzieć? Aha, sami se sprzątacie, sami se gotujecie. Wszystko sami robimy. A czemu tak na srana macie te trzy trójkąty takie? Suszarnia? Woda leci, chuj, tam nikt się kurwa nie przejmuje, wodociągi olać. To nie basen, więc zakręć wodę. No właśnie, basen kurwa, brodzik. No czysto, nie?
Zanka w chuj. Działo się. No i... Dobra. Cześć, jestem Ram. Ram, Ram, then like it. Yeah, every country has a different thing. Wow, like 16 languages. Firmilenge. Firmilenge.